bardzo się cieszę, że będę po raz kolejny mógł reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej i tym bardziej na takiej imprezie, jakie są Igrzyska Olimpijskie. Bardzo mnie to cieszy. Z Rio dużo nie pamiętam, bo tyle się działo, było tyle emocji, że można powiedzieć dopiero gdzieś tam po paru tygodniach, po miesiącu do mnie dotarło, że zdobyłem medal olimpijski, że gdzieś tam to jest wielki wyczyn, tak, dopiero po jakimś czasie, bo mówię, było dużo emocji, przeżywałem bardzo duży stres, bo to był mój pierwszy taki start poważny, tak naprawdę na takiej imprezie, wiedziałem jaka jest stawka, że gdzieś tam mogę spróbować zawalczyć o medal olimpijski i mi się udało gdzieś tam zdobyć, tak, więc bardzo się z tego cieszyłem, tylko mówię, no może na samym starcie nie potrafiłem tego tak okazać, bo mówię, był duży stres. Gdzieś tam nawet po starcie, jak były te wywiady, ja żyłem jeszcze gdzieś tam tymi zawodami, że mogłem coś tam zrobić lepiej, coś poprawić, no ale mówię, to już jest też historia gdzieś tam, na tym się nie skupiam, dla mnie to już tam gdzieś jest zakończony temat. Był medal, fajnie, teraz skupiam się na kolejnym celu, czyli właśnie wystartowaniu tutaj jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że w porównaniu do igrzysk sprzed 5 lat będzie dużo lepiej. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby rzucać dalej, ponieważ też jestem 5 lat z takim, jakby można powiedzieć, starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym. W międzyczasie było kilka imprez też rangi międzynarodowej, więc gdzieś tam zebrałem doświadczenie, jeszcze nauczyłem się kilku rzeczy, poprawiłem technikę, zbudowałem lepszą siłę, więc myślę, że w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem w porównaniu do tamtych 5 lat, do tej osoby, którą byłem, jestem no, lepszym zawodnikiem pod każdym względem, bo wiadomo, na to doświadczenie gdzieś tam, które zbierałem przez te lata, gdzieś tam mam nadzieję też, że zaowocuje właśnie na tych igrzyskach w Tokio. Może to nieskromnie zabrzmi, bo też gdzieś tam podkreślam, że w wywiadach, że tak naprawdę jak nigdy zachowuję spokój, jakoś w ogóle się tym nie stresuję. Może to wynika też, że sezon dobrze przebiega, jest stabilny, stabilna jest technika, fizycznie dobrze się czuję, nie mam jakichś kontuzji za bardzo poważnych urazów, więc może to z tego wynika ten spokój i mam nadzieję, że utrzymam go do końca, wejdę do koła i zrobię to, co zwykle, co do mnie należy i myślę, że to zaowocuje właśnie w postaci dalekich rzutów, a które to miejsce da, to się okaże. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to, że Paweł dobrze startuje, mnie osobiście dopinguje, jakby tak zagrzewa do walki, żeby oczywiście z nim gdzieś tam wygrać albo porywalizować, żeby wiedział, że tutaj musi się ze mną liczyć i z innymi zawodnikami. No i myślę, że ze strony Pawła jest to samo i dzięki temu może z tego też wynika, że są takie rezultaty, jakie są, czyli rzucamy po ponad 80 metrów razem, jest to stabilnie i z tego trzeba się cieszyć, że Polacy gdzieś tam brylują, tak, w tej konkurencji. Od początku sezonu podkreślałem, że byłoby to spełnieniem moich marzeń, żebyśmy po prostu dwóch stanęli na podium. Nieważne, można powiedzieć, w jakiej konfiguracji, czy powiedzmy ja bym wygrał, Paweł był drugi, czy trzeci na odwrót, to już mniejsza o to, że po prostu dwóch Polaków, żeby stanęło na podium, a jakby nam jeszcze zagrali Mazurka Dąbrowskiego, to już w ogóle by było super, no naprawdę przeszlibyśmy, myślę, do historii i to by było coś wielkiego. Przykro, że nie będzie kibiców, bo kibice też tworzą taką, można powiedzieć, unikalną atmosferę na stadionie poprzez ten doping, wrzawę, te emocje, które im też towarzyszą. No i z mojej strony, no mówię, bardzo przykro, że nie będzie, no ale to jest taka decyzja, wiadomo, rządu japońskiego. My musimy jako sportowcy się dostosować, jeżeli chcemy wziąć udział. Co ja mogę powiedzieć na temat całego tego rygoru? No będą bardzo duże środki bezpieczeństwa, żeby nikt nie zachorował, żeby gdzieś tam nie było była jak najmniejsza ilość zakażeń, bo myślę, że tego niestety, ale nie unikniemy. No i każdy będzie musiał się dostosować, bardzo, bardzo będzie restrykcyjnie, będzie wszystko przestrzegane. Naprawdę trzeba będzie się dostosować, pod gdzieś tam takim rygorem czy zastrzeżeniem, że można być wydalonym z igrzysk. No i po prostu co ja mogę powiedzieć, no ja wiem, że ja będę musiał się dostosować jak każdy inny, no jeżeli chcemy wystartować jako sportowcy, bo po to też po części tak gdzieś tam trenowaliśmy, pracowaliśmy te kilka lat, no żeby wystartować na tych igrzyskach, no i myślę, że każdy się dostosuje, no już każdy będzie skupiony zresztą na swoim starcie, na swoich tych ostatnich przygotowaniach, a to gdzieś tam zejdzie na dalszy plan i po prostu trzeba będzie się dostosować.